Dzisiaj zapraszam na przepis pulpety z indyka. Zaczynamy od gotowania ryżu. Około litra wody gotujemy. Solimy ją niedużą szczyptą soli. Lepiej nie przesolić, bo później jeszcze będziemy robić sos z pieczarek. Wrzucam dwie torebki ryżu. I gotujemy około 15 minut. Później należy go wyłączyć i zostawić w tej wodzie jeszcze przez 5 minut. Teraz jeszcze odparuję. Wystarczy zerknąć, jaki jest fajny po ugotowaniu. Jakieś 3 kopiaste łyżki odłożę do mięsa. Mięso mam mielone indycze. Polecam, naprawdę jest smaczne, a jest o wiele mniej kaloryczne, bo to jest po prostu mięso chude. Do pulpetów z indyka potrzebujemy także pieczarki, około 30 deko. Ja zaraz pokażę, jak je kroję. Ten ryż musi ostygnąć, zanim dodam do mielonego. Do tego dania pulpety indycze potrzebujemy 30 deko pieczarek, 3 łyżki ugotowanego ryżu, 30 deko mięsa mielonego indyczego, 2 cebulki, jedną mniejszą do pieczarek, większą do mięsa mielonego. Szczypior można wkroić do sosów z pieczarek. I ja tak właśnie zrobię. Najpierw go odetnę. Do rondla wlewam odrobinę oleju. 2-3 łyżki. Jak tylko się rozgrzeje, dodaję cebulkę. Można ją posolić, żeby się nie przypalała. Jak lekko się zrumieni, dodam czosnek starty na tarce. Jeśli ugotowaliście wcześniej ryż, tak jak ja, nie będę dwa razy robić tej samej roboty, zawinę po prostu garnek w ręcznik i ten ryż mi nie ostygnie. Teraz już mogę dodać czosnek. Przez chwileczkę małą, żeby nam się czosnek nie przypalił. Mięso mielone przekładam do większej miski. Dodaję podsmażoną cebulkę z czosnkiem. Posiekam tymianek. To jest wspaniałe zioło. Bardzo łatwo wyhodować taki tymianek. Wystarczy kupić w doniczce raz, posadzić w ogródku i on już zawsze będzie Wam towarzyszył w kuchni. Dorzucamy do mięsa, troszeczkę wrzucę do pieczarek. Dodam troszeczkę szczypiorku. Teraz już mogę dodać ryż. Jest odpowiedni. I oczywiście solę, pieczarki. Tym razem robię je do sosu i każdą kroję tylko na 4 części. Chcę, żeby pieczarki były wyczuwalne w sosie. Daję jeszcze zioła prowansalskie. I one naprawdę mają lepszy smak, jak się je jeszcze trochę tak rozetrze. Za dużo nie dajemy tych ziół, żeby nam tu za bardzo nie dominowały. I obowiązkowo pieprz. No chyba, że z jakichś powodów nie możemy. Jajka nie daję. Mięso bardzo fajnie się ścina. Pulpety będą aromatyczne. Nie będziemy ich smażyć. Będziemy dusić w małej ilości wody.
do której dodamy pod koniec podsmażone pieczarki. Solimy ostrożnie z tej przyczyny, że jeszcze będziemy solić sos, w którym się będą gotowały pulpety. Wyrabiamy pulpety. Już możemy zabierać się do formowania pulpetów. Bardzo dobrze też nadaje się na pulpety kurczak, filet z kurczaka. Można zwilżyć dłonie, będą się lepiej formowały pulpety. Zanim zagotuje się woda na pulpety, szczypior również skroję. Danie będzie nasycone szczypiorkiem, cebulką. Szczypior jest bardzo zdrowy. Do garnka wlewamy około pół litra wody. Delikatnie ją solimy. Woda zaczyna wrzeć, więc dodaję pojedynczo pulpety. Chwilę odczekuję, żeby nie ostudzić nimi tego wrzątku. To bardzo ważne, bo często tak właśnie popełniamy błąd. Za szybko włożymy pulpety do wody, ochłodzimy ją i bywa, że się rozpadną. Widać, jak już mięso się robi białe. Do wykorzystania, jeżeli macie bulion, na przykład rosół wczorajszy, możecie zalać pulpety rosołem. Chociaż uważam, że to zbędne. Zbędna już rozkosz, naprawdę. Można to zrobić zwyczajnie na wodzie. Chyba, że macie pod ręką rosół warzywny. Nie trzeba ich długo gotować. To będzie kwestia maksymalnie 5-6 minut. Pięknie bieleją. Wody jest tyle, żeby delikatnie przykryły pulpety. Jak tylko zacznie woda wrzeć, natychmiast przykręcę, bo one się muszą na bardzo delikatnym ogniu gotować. W żadnym razie jakieś bulgotanie. Podkręcam teraz rondel. Jakieś maksymalnie 2 łyżki oleju. I tą cebulkę, która miała być do pieczarek. Zaraz jak się to zmieni. Dodaję pieczarki. Solimy oczywiście. Dodaję czosnek. I zaraz wrzucę do garnka, także nie będę tu ich dusić nie wiadomo ile. Zresztą pieczarki maksymalnie obrabiamy około 5 minut. Pulpety się gotują już jakieś 2 minutki. Tradycyjnie dodam teraz moją ulubioną przyprawę, paprykę słodką i drugą, która ma w sobie wszystkie zioła, te najważniejsze, tymianek, rozmaryn, czomber, majeranek, szczyptę tego, nie przesadzamy, mamy czuć grzyby, a nie tylko zioła, dam im takiego kopa. Teraz jeszcze do tych pieczarek wsypuję mąkę owsianą, taką jedną łyżkę. Dodam jeszcze może 2 łyżeczki. Możecie dać mąkę pszenną. Wydobędę troszeczkę sosu. Wymieszam te pieczarki
Teraz mieszam całość. Sos wrze delikatnie. Dodam do niego jedną łyżkę śmietany. To danie jest świetne dla dzieci. Zabrałam troszkę sosu, żeby rozprowadzić śmietanę. Śmietana troszeczkę podkręca, daje taki maślany smak, piękny kolor. Ja już teraz wyłączam gaz i dodaję szczypiorek. Trzeba korzystać z sezonu i dodawać zielonego jak najwięcej. Teraz jeszcze propozycja podania. Do tego kilka pulpecików. Na ryżu ułożę sosu z dużymi pieczaryczkami. I oczywiście coś jeszcze dodatkowego. Marchewkę z groszkiem. Świetne, szybkie. Zrobiłam ją z mrożonki. Przepis zobaczycie w rogu ekranu. Polecam to danie. Jest apetyczne. Naprawdę szybko się robi. Ryż gotujecie piorunem. Mięso już macie przygotowane, tylko trzeba dodać te składniki, które mówiłam. I marchewka z groszkiem, no prost 5 minut. Proste, szybkie, smaczne i zdrowe. Bardzo polecam. Zapraszam na następne przepisy i życzę smacznego. Na pewno będziecie zadowoleni z tego przepisu. Subskrybujcie, komentujcie.